Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilkę. Moi drodzy, uczestnicy tej porannej Eucharystii, także ci, którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu. Możemy powiedzieć, że w różny sposób można badać ludzkie poglądy i przekonania. Takim najdoskonalszym sposobem jest oczywiście bezpośrednia rozmowa z drugim człowiekiem. Wtedy możemy poznać, co on myśli, czasami jak żyje, o co mu w życiu chodzi. Innym sposobem to są ankiety, które też są różne. Wtedy pytani są przypadkowi, anonimowi ludzie. Pytania mogą dotyczyć polityki, polityków, pracy, życia, wiary. W zasadzie wszystkich dziedzin naszego życia. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii również zadaje pytania. Pierwszym pytaniem było: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I tutaj uczniowie przytaczali różne opinie usłyszane od ludzi. Tak łatwo się odpowiada, jeżeli chodzi o innych, o ich zdanie, o ich problemy, o ich wiarę. Ale drugie pytanie zaskoczyło uczniów. A wy za kogo mnie uważacie? Tutaj już jest gorzej, bo to pytanie zostało skierowane bezpośrednio do apostołów. I odwagę ma Szymon Piotr, który mówi: ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Chrystus podchwalił odpowiedź, mówiąc: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A wy za kogo mnie uważacie? To pytanie kieruje Chrystus dzisiaj do każdego z nas. Kim Pan Jezus jest dla mnie? Co mogę o Nim powiedzieć? Czy On jest dla nas tak, jak dla świętego Piotra, Synem Bożym? Czy widać obecność Chrystusa w moim życiu? Czy staram się, aby ten Chrystus był moim bratem i przyjacielem? Czy wierzę Mu i ufam? Ufam w to, że Chrystus gotów jest nam zawsze pomagać, że możemy zawsze na Niego liczyć i że nigdy, niezależnie od tego, co się może wydarzyć, On nas nie opuści i nie zawiedzie.
jeden z naszych ojców, ojciec Celestyn, swoim studentom na KUL-u w ramach zaliczenia wykładu z teologii zadawał właśnie takie zadania, by napisali małą rozprawkę, kim dla mnie jest Chrystus. Później zebrał to w wydanie książkowe. I tam możemy spotkać bardzo ciekawe świadectwa tych młodych ludzi. Moi drodzy, to pytanie zadane w dzisiejszej Ewangelii jest dla każdego z nas zaproszeniem, abyśmy i my lepiej poznali Chrystusa. Abyśmy nawiązali z Nim bliższe, ściślejsze więzy. Abyśmy starali się o Jego przyjaźń. Kiedy chcemy bliżej kogoś poznać, czy zawrzeć z nim znajomość, przyjaźń, wtedy najczęściej chcemy spotykać się z tym drugim człowiekiem, chcemy być z nim, chcemy z nim rozmawiać. I to samo odnosi się do Chrystusa. Aby go lepiej poznać, aby zawrzeć z nim przyjaźń, musimy się z nim spotkać. Musimy się z nim spotykać jak najczęściej. Musimy z nim rozmawiać. Tym naszym spotkaniem jest też między innymi uczestnictwo we mszy świętej. Nasza rozmowa to modlitwa poranna i wieczorna. To czytanie Pisma Świętego, aby jak najwięcej wiedzieć o Chrystusie. Moi drodzy, apostołowie odpowiedzieli na chrystusowe pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? Nie tylko słowami, lecz także swoim życiem. Prawie każdy z tych apostołów poniósł śmierć męczeńską. Oddali swoje życie za Chrystusa. A jak wygląda to w moim życiu, w naszym życiu? Czy mam zawsze czas na spotkanie z Chrystusem w czasie mszy świętej? Czy rozmawiam z Nim? Znaczy, czy się modlę? Jak wygląda moja postawa w czasie tego spotkania i rozmowy? Czy w swoim życiu pokazuję, że Chrystus jest moim przyjacielem? Niech każdy z nas zada sobie dzisiaj to pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? I udzieli sobie szczerej i prawdziwej odpowiedzi.